A ja Was witam bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze pod tytułem Web Scraping, czyli praktyczna lekcja dla początkujących. Nasze dzisiejsze spotkanie jest właśnie taką lekcją próbną, abyście zobaczyli, jak wyglądają takie lekcje u nas na kursie oraz czy Python w ogóle jest dla Was, no i tak naprawdę, czy programowanie w ogóle jest dla Was, więc dzisiaj wykorzystajcie tą lekcję po to, żeby właśnie zobaczyć, czy to jest to, czy powinniście się tego właśnie uczyć i w tym kierunku kierować swoją właśnie karierą. Zanim oczywiście przejdziemy do lekcji, na początek się przedstawimy. Ja zacznę od siebie, ja nazywam się Aleksandra Trojanowska, jestem hostem naszego dzisiejszego spotkania i reprezentuję oczywiście organizatora naszego spotkania, czyli Future Colors. No a czym jest Future Colors? Już Wam oczywiście mówię i pokazuję. Future Colors jest to szkoła programowania online i kompetencji cyfrowych. I w naszej szkole macie właśnie takie kursy, jak właśnie kurs Python Developera. I wszystkie nasze kursy odbywają się 100% online, są to kursy zdalne. Uczycie się poprzez naszą autorską platformę i tam wszystko właśnie się odbywa. W ramach tych kursów macie właśnie lekcje grupowe z mentorem, pod okiem doświadczonych mentorów praktyków, czyli osób, które pracują na takim stanowisku, czyli na przykład pracują jako Python Developer i uczą Was konkretnie tego zawodu. I z takim mentorem macie zajęcia 2 razy w tygodniu, a oprócz tego każdy uczestnik ma również konsultacje indywidualne. Czyli może się umówić na tę konsultację jeden na jeden z mentorem, zapytać o coś, wyjaśnić sobie coś, co było niejasne na zajęciach, skonsultować swój projekt również, bo kursy kończą się projektem. Także to jest taki czas dla Was i dla mentora, żebyście mogli właśnie o wszystko zapytać. No i w ramach tych naszych kursów macie również kurs języka angielskiego w IT, ponieważ wiemy, że ten angielski w IT jak najbardziej jest ważny, więc tutaj całe to słownictwo technologiczne uczycie się właśnie na takim kursie. No i oczywiście macie również później wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje Waszego CV, konsultacje Waszego profilu na LinkedInie z naszą rekruterką IT, więc tutaj Was przygotowuję do tego, żebyście już mogli spokojnie tej pracy szukać. No i oczywiście mamy też firmy partnerskie, czyli firmy takie jak na przykład Bank BNP Paribas, Santander Bank Polska, są to spore firmy i te firmy szukają również wśród naszych absolwentów swoich pracowników, więc jeżeli taka firma do nas zgłosi zapotrzebowanie, to my zawsze z radością tutaj polecamy naszych absolwentów, żeby im pomóc po prostu znaleźć tą pierwszą pracę, żeby mogli tutaj na tym rynku na początku się odnaleźć. A moim gościem jest dzisiaj Łukasz Kozarski i Łukasz jest właśnie mentorem na naszym kursie Python Developera. Łukasz, czy mógłbyś się przedstawić, powiedzieć o sobie kilka słów? Tak, oczywiście. Cześć, jak od razu zostałem przedstawiony wstępnie, tak wszyscy mówcie do mnie Łukasz, od razu pojawienie będzie łatwiej, jeżeli piszecie na czacie. Będzie nam wszystkim dużo wygodniej. Ja jestem już od ponad roku mentorem Future Colors. Trochę zajmowałem się mentorstwem przy Data Science, teraz już osiadłem w Pythonie, już tak jednej rzeczy się trzymać. Ale na co dzień, jak nie mentoruję, to jestem Machine Learning Specialist, to się tak hucznie nazywa. Po prostu zajmuję się sztuczną inteligencją i developowaniem wszystkiego, czyli tworzeniem całego programowania, które jest wokół niej. W firmie InstaMedia, która się zajmuje generalnie e-commerce'em jako takim, można powiedzieć, już tak, żeby nie wchodzić za duże szczegóły. I tam między innymi zajmuję się właśnie tym, żeby nasze algorytmy sztucznej inteligencji działały dobrze, sprawnie, szybko, żeby wszystko było na czas i dobrej jakości, tak można w dużym skrócie powiedzieć. I wydaje mi się, że na początek tyle, że pewnie więcej szczegółów będzie po drodze, jak będę mówił przy zadaniu. Dokładnie. W ogóle to jest bardzo taka rozwijająca praca, wydaje mi się, właśnie tutaj przy tym machine learningu, prawda? W sensie to jest przyszłość tutaj, ta sztuczna inteligencja, więc też wydaje mi się, że to fajne zajęcie też swoją drogą, prawda? Rozwijanie tej sztucznej inteligencji. Tak, oczywiście. Ty też na początek, ja zadam kilka pytań tutaj Łukaszowi, takie pytanie może wstępne, żebyśmy tutaj wiedzieli, o czym w ogóle będziemy mówić, o czym będzie dzisiejsze spotkanie. Później oddam Łukaszowi tutaj prowadzenie lekcji, oddam mu głos oraz ekran, a na koniec będziemy odpowiadali na Wasze pytania z czatu, więc tutaj na czacie w trakcie możecie spokojnie pisać. Natomiast jeżeli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnie tego, co robi w tej chwili Łukasz na ekranie, to pytanie będziemy czytać na koniec webinaru, także nie denerwujcie się, cierpliwie poczekajcie i na wszystkie pytania postaramy się oczywiście odpowiedzieć i też nie bójcie się też tych pytań zadawać, ponieważ tutaj nie ma głupich pytań, postaramy się na te wszystkie pytania oczywiście odpowiedzieć. Łukasz, to w takim razie zacznijmy od samego początku. Jak byś mógł mi w ogóle powiedzieć, tak naprawdę czym jest Python i jakie ma zastosowanie? Tak, zacznę od takiego frazesu, który zawsze pada na początku, że Python jest takim językiem programowania, które ma bardzo szerokie zastosowanie. To jest coś, co się bardzo często czyta i to jest dobrze sprzedaje. Teraz można powiedzieć więcej, co to znaczy, bo to samo w sobie jeszcze nam pewnie nie części może niewiele powiedzieć. Zakładam, że wszyscy, którzy przyszli, już wiedzą, czym jest programowanie jako takie, mniej więcej przynajmniej. Więc Python jest jednym ze sposobów tworzenia kodu, który jest bardzo przyjemny dla deweloperów. To jest jego wielka zaleta.
ponieważ się bardzo łatwo nauczyć i ma, tak już powiedziałem, powtórzę się, bardzo szerokie zastosowania. Od sfer finansowych przez jakieś tworzenie gier, po właśnie zbieranie danych, czyli to, o czym dzisiaj, będziemy dzisiaj rozmawiać. Teraz bardzo modny temat kryptowaluty, też tam duża część rzeczy tego opiera się na właśnie Pythonowym oprogramowaniu. Też, żeby podać takie przykłady, firmy typu Google, właśnie, na przykład Google, Apple, Microsoft, wszystkie używają Pythona do obsługi jakichś elementów swojego oprogramowania, przeważnie obróbki danych, ponieważ Python jako język na początku nie był bardzo popularny, potem pojawiła się przy nim taka biblioteka matematyczna, która się nazywa NumPy, czy NumPy, jak to tam kto czyta, i ona się bardzo zrobiła popularna na uczelniach. W związku z tym potem wszystkie startupy, które wyrosły w Dolinie Krzemowej, przynajmniej duża część z nich, używały Pythona jako domyślnego języka programowania. W związku z tym stąd też duża większość algorytmów sztucznej inteligencji i wszystkiego wokół tego jest stworzona w Pythonie, ponieważ to wyrosło z uczelni, tam najłatwiej takie rzeczy się rozwijają. Ja też podam taki bardziej życiowy przykład. Na pewno do 2019 roku, końcówki 2020, dalej jakby nie wiem, czy te dane były publikowane, że taki Instagram jako cały serwis był napisany w Pythonie, w takim frameworku Django, który też na naszym kursie niektórzy kursanci, jeżeli mają taką ochotę, mogą rozwijać i w tym bardzo wspieramy. Tak. Czyli tak naprawdę ma szerokie zastosowanie, można powiedzieć. Ja Tak, też, tak. Też słyszałam takie zdanie kiedyś, że to, co można zapisać w innym języku, w kilka linii kodu, to w Pythonie można tym jedną linijką, że tak powiem, kodu zapisać, tak? To prawda, że rzeczywiście tak jest, że tutaj właśnie to jest taki szybki język, prosty do nauczenia się. Tak, to jest coś, co też na początku powtarzam, jeżeli ktoś pracuje samemu, to znaczy pisze kod na podstawie tego, co robimy na zajęciach, to tak naprawdę po czterech zajęciach, albo może powiedzieć po 4 do 6 zajęć, byłby w stanie już projekt końcowy zrobić samemu tak naprawdę. Oczywiście w tym pomagamy, ale to jest język, który się bardzo łatwo nauczyć. Próg wejścia, jak to nazywamy, jest bardzo niski. Można, o jego się czyta tak jak angielski, że to będę starał się teraz pokazać. I dlatego właśnie to wszystko się szybko składa do kupy, że tak powiem, niegrzecznie. Tak. Myślę, że to jest dobra wiadomość, prawda, dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć naukę programowania, prawda? Więc ten język na początek myślę, że też jest fajnym takim rozwiązaniem, prawda? Skoro jest rzeczywiście łatwiejszy do nauczenia się, to od niego właśnie można zacząć. Super, Łukasz, ja Tobie oddaję w takim razie głos na tą dzisiejszą lekcję. Tutaj widzę na czacie, że większość z tych osób, które oczywiście napisało na czacie, jest początkujące, także nie miało jeszcze styczności z Pythonem. To też daję Ci znać, żebyś wiedział, że są to takie osoby tutaj zupełnie początkujące. No i oczywiście oddaję Ci tutaj głos i ekran. Jasne. Mam nadzieję, że mnie technologia nie pokona. Zaraz będę udostępniał ekran. Proszę oczywiście, żebyście napisali, czy dobrze widzicie, co na nim jest. Zrobię taki krótki wstęp, może to nazwać wstępem teoretycznym. Dobra, teraz powinniście widzieć na ekranie edytor, w którym teraz piszę jakieś bezsensowne literki i obok przeglądarkę z otwartą stroną Google. Super. Jakby komuś było super. Widzę, że widać, także świetnie. OK, więc na przykład zacznijmy trochę od tego, jakby czym jest ten web scraping, do czego on służy, żeby od czegoś mu zacząć. A więc sama idea web scrapingu to jest zbieranie danych ze stron internetowych. Ze stron internetowych z różnych innych wizualnych źródeł. Wokół web scrapingu narosło wiele legend, to może jest dobre określenie. OK, zaraz będę powiększał w takim razie. Narosło takich wiele legend, które mówią, że jest nielegalny, że to jest takie działanie na granicy prawa. Trochę prawdy w tym jest, trochę prawdy w tym nie ma. O co dokładnie chodzi? Jeżeli zbieramy dane z internetu, jest część rzeczy, których nie możemy za bardzo przetwarzać i przetrzymywać. Na przykład RODO. Na pewno Was wiele razy irytowało takie duże wyświetlające się pop-upy na stronach internetowych, które pytały, czy mogą wasze dane przetwarzać, itd., itd. No więc generalnie, jeżeli byśmy zbierali dane automatycznie, to nie wiemy, czy ktoś na to się zgodził, żeby jego dane przetwarzać, czy nie. Więc możemy z góry założyć, najłatwiej jest tego nie przetrzymywać. Na przykład tutaj chodzi o takie rzeczy jak imiona, nazwiska, nie daj Boże, jakieś numery PESEL, numery telefonów. To jest coś, z czym był bardzo ostrożny, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli zbieramy dane, które nie są niczyją własnością intelektualną, to tutaj nie powinno być większych problemów. Oczywiście są strony, które się na to jawnie zgadzają, są strony, które się na to nie zgadzają. Tu właśnie chciałem taki przykład pokazać.
akurat znalazłem na takiej jakiejś włoskiej stronie z nieruchomościami, wyraźnie jest napisane, że nie proszą o to, żeby nie zbierać danych. Już właśnie zgubiłem ten fragment. Więc zgubiłem, przepraszam, sekundę, udało się jedną rzecz zgubić ważną. Dokładnie o to. O, że tutaj wyraźnie zapisałem, przepraszam, że znalazłem, że nie możemy uszkadzać strony idealista IT. To zaraz wyjaśnię też, dlaczego tak się może zdarzyć. No, oczywiście nie można łamać prawa, to jest oczywistość. I nie można używać automatycznych mechanizmów do kopiowania lub zbierania treści strony internetowej. Czy to jest tak naprawdę egzekwowalne? Pewnie nie, ale mogą was zablokować, także z takimi rzeczami byłbym ostrożnie. Jak będziecie coś chcieli ewentualnie po tych zajęciach sami próbować, to warto sprawdzić w Terms of Use albo w jakichś innych warunkach użytkowania, czy strona się na to zgadza, czy nie. Czy właściciele strony się na to zgadzają. A teraz o co chodzi z tym, że nie można strony uszkadzać? Oczywiście pomijając jakieś oczywiste takie rzeczy od nich, które można sobie zepsuć, jak się źle wyklika, to jeżeli zbieramy stronę internetową, jak ktoś tak mówi, skrajpujemy ją, musimy na nią wejść jakoś fizycznie, musimy pobrać dane z niej. Na razie w formie po prostu treści takie, jaką my tu widzimy tutaj, na przykład w Google byśmy pobrali sobie to całe, co jest tutaj. I robimy de facto dzięki temu zapytanie do strony internetowej, odpytujemy serwer, jak to się mówi, o treść strony. Jeżeli robimy to na komputerze, robią to ludzie, no to robią to raz na parędziesiąt, paręnaście sekund. Jeżeli robi to automat, to automat jest w stanie wykonać parędziesiąt tysięcy zapytań, albo nawet więcej, w przeciągu jednej sekundy do takiego serwera. Że serwery stron internetowych przeważnie nie są przystosowane do czegoś takiego, więc mogło się wydarzyć, prawdopodobnie wydarzyć się jedna z dwóch rzeczy. Albo zostaniecie zablokowani, czyli wasze IP zostanie dodane do tak zwanej czarnej listy i nie będziecie mogli na tę stronę więcej wchodzić, albo przez jakiś czas, albo w ogóle. Albo strona może przestać odpowiadać. To jest takie słynne, czasem jest błąd 500, który się dostaje i wtedy strona na całym świecie, serwery mogą paść, więc także można, jeżeli się niezgodnie z duchem uczciwego skrępowania sieci żyje, tak można zepsuć parę stron paru osobom spokojnie. To pytanie, czy jak się używa VPN, to się zmienia swój numer IP. Generalnie biorąc, dla strony numer IP, z którego przychodzisz, jest inny. Aczkolwiek dokładnie rzecz biorąc, jak to trzeba było sprawdzić, jak działa konkretny VPN, bo jeżeli de facto zmieniasz tylko swój adres IP pod spodem, to strona widzi, że możesz przychodzić de facto z tego samego adresu IP cały czas, tylko że on nie jest twój. Jeżeli go przelogujesz na inny, zaczniesz znowu działać, to prawdopodobnie będzie już inny. Tak jak masło maślane trochę, tak? Aczkolwiek tutaj pewnie trzeba było konkretny VPN sprawdzić i konkretne warunki, ale w generalnie biorąc tak, raczej strona powinna widzieć, że jesteś na innym, że z innego adresu IP przychodzisz. Tak, o tym można myśleć. Także tak, to jest słowem wstępu. Będziemy dzisiaj pracować na takiej stronie właśnie w związku z tym, że dużo stron sugeruje, żeby ich danych nie zbierać. Wybrałem jedną. Zrobimy dzisiaj przykład na stronie, która jest stworzona, to jest tak zwany sandbox, czy taka, można powiedzieć, piaskownica do nauki skrajpowania stron internetowych właśnie. Tutaj wyświetlają się jakieś dane w tabelach dotyczące filmów od 2010 do 2015 roku, które wygrały, zakładam, Oscary, z tego, co tutaj patrząc, ale mogę się mylić, nie jestem wielkim filmowcem. Dobra, już, jasne. Trochę na razie poszerzę. OK, o dobra. Tutaj też trochę powiększę. Ups, przepraszam. OK, teraz powinno już lepiej widać. OK, więc tutaj będziemy sobie tę stronę zbierać. Wydaje mi się, że jest o tyle fajna, że można pokazać, że nasza. Nie wszystkie strony będą miały API. Część stron owszem udostępnia API, ale część stron nie ma czegoś takiego. Także na przykład. Trochę na bok odkładając kwestię legalności. Wiem, że mój znajomy, jak ostatnio szukał sobie mieszkania w Warszawie, to napisał sobie własny scraper i czy tam scraper, który zbierał mu dane z Otodom i wysyłał powiadomienie, jeżeli pojawiło się jakieś fajne mieszkanie w rozsądnej cenie
i dostawał wtedy maila rano, że uważaj, jest nowe mieszkanie, szybko trzeba się zgłosić. Takie automatyczne zbieranie danych możemy sobie ustawić na komputerze i może się, zakładasz komputer, działasz tam, serwer, że działa. Ono może się odbywać codziennie, parę razy dziennie, co parę sekund. Oczywiście też mówiąc dalej, idąc dalej z tym duchem uczciwego skrajpowania, nie warto tego robić za często, ale tak, żeby też nie przeciągać tego wstępu. Będziemy sobie zbierać to. Naszym zadaniem będzie zebranie danych z tych wszystkich stron, które tutaj są, pod stron właściwie. One się wyświetlają pod spodem. Część z tego jest napisana w takim dynamicznym, ładuje się dynamicznie po naciśnięciu. One nie są na żywo na stronie, także nasza aplikacja będzie musiała czekać trochę, żeby te dane móc pobrać, bo tabele, jak tu widać, się wszystkie ładują. Nie musicie, może po trochę niejasno powiedziałem, nie musicie swojego serwera stawiać. To można robić ze swojego komputera, tak jak ja tutaj robię ze swojego komputera. Przy czym, co jest, żeby dane mogły się automatycznie zbierać o jakiejś porze, to o tej jakiejś porze musi być komputer włączony. Bo serwer to jest po prostu komputer, tylko zdalny. Tak o tym należy myśleć. W związku z tym, może to się dodać najbardziej na waszym komputerze, także proszę bardzo. OK, dobra. Zaczniemy od tego, że będziemy używać takiej biblioteki Selenium, która jest napisana w Pythonie i ona ma wiele zastosowań. Może między innymi jest używana do web scrapingu, ale też na przykład do testowania aplikacji. To jest coś, co uważam bardzo fajnie się takich uniwersalnych rzeczy uczyć. Python bardzo pomaga, bo możemy ucząc się jednego narzędzia, nauczyć się jednocześnie web scrapingu i automatycznego testowania aplikacji, a to jest jeden z kolejnych bardzo pożądanych w tej chwili na rynku elementów CV. Dobra, zaimportuję sobie parę rzeczy z biblioteki. W Pythonie są wbudowane funkcje, czy takie elementy strukturalne, które przetwarzają, przeliczają coś, przetwarzają dane, wykonują jakieś polecenia, ale są też zewnętrzne moduły, które możemy sobie pobrać i używać ich potem w naszym kodzie. Ponieważ Python jest bardzo popularnym językiem, to modułów też jest tak naprawdę każdy problem, który sobie pewnie wymyśliliście w tej chwili w głowie, już ktoś kiedyś rozwiązał. Także tutaj też można prawdopodobnie już do tego powstała biblioteka, która to za was coś zrobi, na przykład wyśle maila albo coś tego rodzaju. Stworzymy sobie nowy plik. Plik będzie się nazywał scraper.py. Wszystkie pliki zakończone końcówką .py to są pliki Pythonowe. Przynajmniej na potrzeby tego projektu. Może gdzieś ktoś inny też tak się coś nazwał. I składnia jest taka, że importujemy coś z jakiejś biblioteki, piszemy from, czyli dokładnie z, i tutaj zrobimy sobie Selenium, czyli to jest nasza biblioteka, która będzie nam dostarczała obsługę przeglądarki. Import WebDriver. WebDriver to jest tutaj coś, co będzie miał za zadanie włączyć naszą przeglądarkę i wykonywać na niej jakieś polecenia. Jeszcze zrobimy sobie dalej, ponieważ będziemy pracować na Firefoxie dzisiaj. Selenium.webdriver.firefox.service. Import service. To jest, na razie nie będę wchodził w takie zbyt duże szczegóły, to jest po prostu coś, co jest potrzebne, żeby ten Firefox sam się ładnie otworzył. Tak, będę się już o, dobra. Już powiększam. Dobra. OK. Dobra. Common.py import. OK, jeszcze musimy tak, from WebDriver Manager, Firefox, import Gecko Driver Manager. To są rzeczy, które są potrzebne. To są rzeczy, które są potrzebne generalnie do obsłużenia tej naszej przeglądarki. Jeszcze będziemy po drodze doimportować na bieżąco jakieś rzeczy, które będą nam potrzebne, ale na razie zobaczmy, czy tutaj nam się coś uda. Odnaleźć się na początku bardzo łatwo otworzyć tę stronę. Driver.firefox service. Teraz będziemy trochę rzeczy się napiszemy.
ponieważ zawsze mówię, że programiści Pythona to są przeważnie bardzo ambitni i bardzo leniwi ludzie. Także tutaj nawet możemy, mamy, jeżeli tak naprawdę moglibyśmy ściągnąć taki menadżer, ale Python nam pozwala też jakby wewnątrz kodu pobrać już konkretne elementy, takie, które są potrzebne. Już pokażę, odpowiadam na to pytanie, co nam daje Selenium na przykładzie, który zaraz wyświetlę, po prostu. Get. I tutaj sobie wklejmy adres naszej strony, którą chcę pobierać, tylko bez tego hasza na końcu, bo chcemy do tego sami za chwilę dojść do tego elementu. Okay. I na końcu sobie zrobimy tutaj, sobie zrobić coś takiego, jeszcze zaimportuję z biblioteki time. Coś takiego, żeby tam się po prostu tam chwilę, jak się otworzy strona, żeby poczekało 10 sekund, żebyśmy mogli zobaczyć, co się w ogóle stało. OK. No i na końcu, jak już tutaj zdefiniowaliśmy sobie nasz driver, co będzie obsługiwało przeglądarkę. Tutaj powiedzieliśmy, na jaką stronę ma wejść i z jakiej strony ma pobrać dane. Na końcu jeszcze, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką, ponieważ nie chcemy sobie otwierać tysiąca okien przeglądarki, testując, zrobimy driver close, czyli zamknę okno przeglądarki. Zaraz pokażę, jak to będzie dalej działać, to będzie widać, po co jest Selenium. Tak, w Pythonie na końcu linijki nie ma średników. W Pythonie elementem, który jest istotny, są wcięcia. One jakby mówią o tym, co jest pod czym. Ja też do tego zaraz przejdziemy, będę pokazywał. Jak uruchamiamy program Pythonowy, to jest bardzo proste. W większości systemów to jest albo na przykład Python i nazwa pliku napisane w terminal. W ogóle też słowem wstępu. To, czego na dole używam, to jest terminal, czyli takie tekstowa wersja programu do obsługi systemu, która pozwala mi z różnymi poleceniami wypisywanymi, komendami wypisywanymi, jak to mówiąc się w cudzysłowie, z palca, uruchamiać różne programy. No i otworzymy sobie ten program, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś błędu, coś pobrał. A, oczywiście, przepraszam, otworzył mi drugim oknie. O. No i wydaliśmy rozdarcie, nam się to otworzyło. Zaraz mam nadzieję, że się cało powinno zamknąć. Może ustawię trochę za dużo tych sekund, za 10. OK. No jak widzicie, teraz przespało te 10 sekund. Zostawię na 5, bo trochę długo było. Zaraz, dobra, do tych wszystkich pytań się odniosę już tak na końcu, bo widzę, że dużo ich pada, to żeby tak nie przerywać co chwilę, to przepraszam, jeżeli w trakcie jakieś pytanie pominę. Postaram się na wszystkie na końcu odpowiedzieć, żebyśmy tak co chwilę nie przerywać, dojść do jakiegoś chociaż czegoś, żebyśmy widzieli, że to działa. OK, no otworzymy sobie stronę i teraz generalnie, żeby chcielibyśmy, na pewno chcielibyśmy jeszcze jedną rzecz tutaj obsłużyć, to znaczy móc zobaczyć, zrobić sobie taką listę elementów, które chcemy klikać, czyli te wszystkie rzeczy, które są, chcemy po prostu móc być w stanie wyklikać. Tu jeszcze dorzucę na razie bez jakiegoś większego tłumaczenia jedną rzecz, powiem mniej więcej o co z tym chodzi. Jest coś takiego driver.implicitlyWait. Tutaj po prostu ustawiam, że nasz ten driver ma czekać do 10 sekund na jakiś element, dopóki się wczyta, ponieważ tutaj, jak widzicie, jak włączę, przejdę na stronę, to ma takie chwile, które się wczytuje i chciałbym, żeby przez to mi się jakiś program nie wyrzucał błędów i dlatego ustawiam, żeby chwilę miał po prostu mógł poczekać, żeby sobie tam czekał. Jeszcze bardzo fajnie jest, można w Pythonie sobie pisać komentarze, które pozwalają rozdzielać elementy kodu między sobą, fragmenty kodu między sobą i jak potem łatwo się wraca, widzimy co w którym miejscu jest. To jest open website, close Firefox. Czyli teraz jak będziemy wiedzieli, nawet jak zapomnimy, co to robi, to w sumie napisaliśmy po angielsku czy po polsku, jak to woli. Oczywiście lepiej po angielsku, jest język IT, ale też można po polsku takie rzeczy pisać, jak się na siebie szczególnie programuje. I wiemy, co tam w tym momencie było. OK, teraz wytwarzamy i teraz chcemy sobie na początku, spróbujmy sobie po prostu wypisać w konsoli, tej naszej, która jest na dole, wszystkie lata, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie w nie kliknąć. I do tego jest coś takiego. Tutaj mamy stronę internetową. Pod spodem, pod tym jest kod HTML. Kod HTML sobie możemy otworzyć w ten sposób, że naciśniemy prawym przyciskiem myszy na treść strony i tu w zależności od przeglądarki będzie to albo inspect, albo properties, coś takiego może być. Generalnie teraz szukamy czegoś jak inspect. Możemy sobie zaznaczyć fragment, który chcemy przejrzeć i zrobić prawym przyciskiem inspect. I teraz nam pokazał na dole, trochę dużo rzeczy na raz, przepraszam,
Postaram się trochę uprościć, żeby było łatwiej, lepiej widać. Tutaj będzie, boję się tego, chyba się nawet nie da powiększyć za bardzo, ale zobaczymy. O, da się powiększyć, super. I tu widzimy, co jest pod spodem, jakby co, bo przeglądarka internetowa to jest tak naprawdę coś, co nam się renderuje, czyli na bieżąco przetwarza z kodu na grafikę, to pewien kod. I tutaj mamy to, co jest pod spodem. Jak fajnie jest w Firefoxie i w większości przeglądarek, niektórych przeglądarek tutaj będzie pewnie trochę inaczej wyglądać, a Firefox jest bardzo wygodnie. Jak najeżdżamy na element, to widać za co on odpowiada. I tutaj mamy na przykład, o, widzimy, chcemy dostać, musimy szukać takich różnych, jak to się mówi w branży, patternów na tym, czyli takich, co charakteryzuje różne rzeczy, które chcemy zbierać. Najlepiej taka sama rzecz. I tu widzimy, że wszystkie, że ja wiem, że się przygotowałem wcześniej, ale normalnie byśmy musieli tego poszukać, że tutaj wszystkie te elementy, każdy element, który ma rok, ma taką klasę jak yearling. Więc prawdopodobnie, jeżeli znajdziemy wszystkie elementy yearling, to znajdziemy wszystkie te linki, żeby otworzyć nowy element. I na razie zróbmy sobie coś takiego. Napiszmy oczywiście, że jestem mądry, bo się wcześniej nauczyłem Selenium. Używamy dalej naszego drivera, dalej operujemy na przeglądarce. Państwowy kropka, find elements, czyli tak naprawdę jakbyśmy po angielsku to robili. Driver, przeglądarka, znajdź elementy. I tutaj napiszemy taką rzecz. By równe. I tutaj class name, to znaczy po prostu po nazwie klasy. To są rzeczy w Selenium, ale też widać, że są bardzo łatwe do nauczenia się, bo po prostu jakbyśmy po polsku lub po angielsku mówili prawie, że. I dalej podamy sobie nazwę klasy, której chcemy użyć. Ups. Zaraz postaram się jakiś błąd wyrzucić na ekran, może samo się uda zresztą, żebyście zobaczyli, jak fajnie w Pythonie można szukać błędów w kodzie. On bardzo w tym pomaga. Oczywiście pomijając ten edytor kodu, który teraz mam przed sobą, też mi pomoże, ale Python też pomoże. Dobra. I teraz zróbmy coś takiego. Teraz jeszcze napiszemy w Pythonie pętlę, czyli coś takiego, co przechodzi po wszystkich elementach pewnej listy. Mam nadzieję tutaj, że oczywiście coś nam to zwróci, że coś nam przypisze się do tej zmiennej. Dobra, bo też trochę zapomniałem, że tyle osób, które są niezwiązane z Pythonem. To, co tutaj zrobiliśmy w linijce 18, to do zmiennej, czy takiego kontenerka na dane o nazwie years, przypisaliśmy to, co znajdziemy na stronie pod klasą yearling. I tutaj po prostu przez to przejść i dla year in years print to jest funkcja, która wypisuje do terminala. I tutaj wypiszemy year.text, bo to nas interesuje w tym momencie. Chcemy zobaczyć, czy ten tekst, który tu jest, został ładnie zczytany. No i teraz sobie zobaczmy, czy to się wszystko ładnie otworzy na początku. Spróbujmy, zobaczymy, gdzie mi się znowu otworzy przeglądarka. Znowu z boku, przepraszam. OK. No i faktycznie wypisało nam wszystkie dane, które są, wszystkie lata, które tutaj są. OK, ale no, na razie mamy tylko wiemy, co tu jest, ale chcielibyśmy jeszcze przez te dane móc przejść, przez dane pod tymi linkami, które się ukrywają. Tutaj Python bardzo, znaczy tutaj to jest sama kwestia Selenium, ale bardzo też w Pythonie łatwo się to pisze. Po prostu robimy year.click. To jest bardzo dosłowne. Mówimy, że znaleźliśmy wszystkie lata, czyli te wszystkie linki. I teraz dla każdego linku w tych latach naciśnij na link i zobaczymy, co się stanie. Po prostu na razie. Jeszcze zrobimy sobie pod spodem slip 1. Na wszelki wypadek, bo sobie pamiętam, że to tak zadziała. Zobaczymy, czy wszystko tak ładnie pójdzie. Się ładnie otworzy. Znowu się pewnie otworzy w innej karcie, oczywiście. Dobra. I zaraz mam nadzieję, że wszystko się uda. A jak zobaczycie, weszliśmy w. OK, teraz przeklikuję się trochę za szybko, ale mam nadzieję, że zobaczyliście, że się przeklikuje po kartach. Ustawię tutaj czekania chwilę na 5 sekund. Także wyłączę to po drodze. OK, dobra. I teraz będziemy sobie wchodzić na każdą stronę po kolei. Widzicie, Python wszedł sobie na pierwszą, chwilę poczeka, może znowu za długo 5 sekund, ale poszedł na drugą, chwilę poczeka, te dane wczytamy. Także w tym momencie, już w tych tak naprawdę paru linijkach kodu, jesteśmy w stanie nawet żywcem zapisać tę treść tych tabel, a zaraz postaramy się ładnie sobie na koniec do Excela te dane wszystkie wyeksportować. Tu od razu jeszcze powiem jedna rzecz, ponieważ nie chcę wchodzić za dużo szczegółów dotyczących, żebyśmy zamknęli w tej godzinie albo niewiele ponad godzinie. To pominiemy sobie flagę best picture, zbierzemy tylko te trzy pierwsze kolumny, jeżeli nam starczy czasu, zajmiemy się tą jeszcze kolejną, ale od tego chciałbym po prostu to skończyć, a nie rozgrzewać tysiąc tematów. OK, dobra.
Więc teraz tak. Teraz mamy generalnie rzecz biorąc te dane już wyświetlane. Przechodzimy przez wszystkie linki i mamy tabelki. Teraz chcemy zobaczyć, jak można łatwo sobie znaleźć samą tabelę w treści tej strony. No i sobie znowu zaznaczymy, zrobimy inspekt i nam się oczywiście HTML tu jest fajny, jak ktoś go zna oczywiście też, ale bardzo proste table, można się łatwo domyślić, że to jest ta tabela. No i rzeczywiście tutaj tabela z klasą table będzie bardzo łatwo to znaleźć. W związku z tym możemy sobie wewnątrz tego pobrać z treści strony to, co ma klasę table. Czyli tak jak tutaj szukaliśmy klasy link, tutaj szukamy klasy table i to nam zwróci całą tabelę. W związku z tym jeszcze możemy sobie wejść dalej, czego potrzebujemy. To ma być pod spodem nagłówek. To jest coś, co nam się przyda do tego, żeby móc wiedzieć, tutaj pod spodem danych, zobaczycie w tym body, w tym, czyli jakby treści tabeli, mają tylko nazwy klas oczywiście, ale mają generalnie, jak widzimy sam tekst z nich, to będzie ten Grand Budapest Hotel 9.4. Nie bardzo widać, co jest czym. Jak sobie zbierzemy te tytuły z nagłówka, to będziemy wiedzieli, czy tam tekst z nagłówka, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, co tutaj, co się pod którą kolumną kryje tak dokładnie. Ok, zobaczmy sobie tutaj dalej. W takim razie możemy sobie wziąć na początek, zacząć zbierać nagłówka, żeby zobaczyć, na każdej stronie nam się nagłówek pojawi. Tutaj jeszcze użyję jednej komendy, która bardzo pomaga czasem w testach, tudzież w jakimś użytkowaniu kodu na żywo. Jest takie polecenie w Pythonie jak break. Break po prostu przerywa pętlę. Co tutaj zrobimy? Sprawdzimy tylko pierwszą podstronę z tych, które tu są dostępne. Wykonać to właśnie wykonać. Poczeka tam te, nie wiem, 3 sekundy, żeby nie było za długo. I zrobimy break, żeby dalej nie sprawdzać, byśmy tracili czasu w tej chwili na przeglądanie tego, co się tutaj dzieje. Potem oczywiście na koniec przepuścimy sobie tylko na wszystkim, żeby ładnie go wykonać. Dobra. Teraz tak, dajmy sobie nagłówek. Nazwijmy sobie znowu zmienną headers, żeby było bardzo dosłownie. I mówimy driver.findElements. I tutaj użyjemy trochę czegoś innego, bo nazwiemy sobie zamiast class, znajdziemy sobie by. To, co tutaj widzicie, te td, tr, te body, te head, table, div, to są, tak, przepraszam, tak zwane tagi. I tutaj chcemy poszukać wszystkich tagów, które są th, bo th to jest to, co jest, to jest table header. No i chcemy tych th poszukać. Ponieważ tu widać, że mamy tylko jeden nagłówek, to możemy wszystkie tak bardzo prosto znaleźć. I poszukamy sobie by tag name i poproszę napisać po prostu potem th. I to nam powinno zwrócić wszystkie nagłówki. Teraz użyję takiego skrótowego zapisu, żeby pokazać, że to się świetli. H.text for h in headers. I tu znowu widać, jaka jest ups, in headers. Tu widać bardzo dużą przewagę Pythona nad niektórymi innymi językami. Tutaj w jednej linijce można czytać po angielsku dosłownie. Jak ktoś nie wiedziałby, co tu jest napisane, to musi domyślić, że jest print, czyli wypisz, h-text, jakiś tam tekst, ale można się domyślić po tym, co się pisze, co to jest. Dla header, przepraszam, postaram się skrótów nie pisać, mój nawyk się na chwilę wyplenić. For header i text, może zwinę to, bo to jest w razie potrzebne. O, będzie trochę lepiej widać, więcej na ekranie. I postaram się na razie wypisać, mam nadzieję, że nic nie zepsuję przy okazji. Zobaczymy, zapowiadam się znowu otworzy strona, którą muszę znowu przenieść. Weszło, poczekało, załadowało. OK, i oczywiście coś mi się... A, okej, okay, dobra, przepraszam, bo to jeszcze, oczywiście, dobra. Teraz przy okazji, ponieważ zrobiłem literówkę, to pokażę wam, jak się w Pythonie błędy pojawiają. Co chciałem pokazać, przyszło, wyszło samo. Tutaj widzicie, pojawił się jakiś błąd, no bo nie wypisało się to, co chcieliśmy. Jest to jakieś traceback, czyli takie śledzenie, można śledzić, co się stało. I widać po tym, że w moim pliku w linijce 24 w tym miejscu jest błąd. I po prostu nie mogę przeiterować i przechodzić po web elemencie, ale generalnie pod czymś takim wiecie, gdzie szukać błędów w kodzie. To jest jedna właśnie z dużych zalet Pythona, że to jest bardzo ładnie się go debuguje, jak szuka w nim błędów i naprawia je. Tutaj zrobię błąd, bo znalazłem, chciałem zrobić find element, a chciałem zrobić find elements, żeby dostać wszystkie, no i faktycznie jak dostałem jeden, to nie mogłem przejść po wszystkich, jak był jeden. Tak to działa, tak to Pythonie zadziała. Uruchomię jeszcze raz, mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnego błędu. Okej. Okay. Żeby wyszło, co by się nie wypisało. Ok, zaraz muszę coś sprawdzić, bo zrobiłem testy i na razie coś mi się rozjechało.
TH tekst powinno być dobrze. Print, na razie print, headers. Szybkie debugowanie. Przepraszam za to, zobaczymy, czemu są puste. Bo zaraz coś innego nie to, czego szukałem. OK, tutaj mamy driver session. To jest element, jakieś elementy znalazło, jest ich parę. Zaraz zobaczymy, zaraz do tego przejdziemy. OK, to jest, już tłumaczę, ponieważ w Pythonie można, to co tutaj zapisane jest w skrótowym zapisie, można było zapisać w ten sposób. For header in headers, print header. I to nam drukuje generalnie rzecz biorąc każdy element. W Pythonie jeszcze w taki sposób można taki skrótowy zapis zrobić, czyli jakby wsadzić to w nawiasy kwadratowe i wtedy taka pętla, jak to nazywamy, może się... To powinno wszystko wyprintować, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, jak teraz wyjdzie, teraz się okaże, że tutaj powinno się wydarzyć, bo to drukuje w tym, ale może się okazać, że się zrobi. Aha, jeszcze muszę napisać, nacisnąć tekst. Dobrze, ale widać, przynajmniej wszystko jest robione na żywo. Widać, że nie nagrywane. Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj coś, zaraz dojdę do tego, coś nie tak. A, wiem dlaczego, dobra, bo jeszcze muszę sobie ustawić, poczekaj, ustawię sobie na sekundę sleep. Ustawię sobie sleep 5 i zaraz zobaczymy, co się stanie na sekundę w środek. OK, no i teraz pomijając jakiś print, który tutaj sobie bez sensu jeszcze został, teraz wszystko się wypisało, no bo jeszcze nie doczytało tych elementów, także na razie nie mogło printować, bo jeszcze się wczytały te elementy, na razie to przejdziemy dalej. Także teraz widać, że się printują tytuły i z tego możemy sobie zrobić nagłówek. A tak jak mówiłem, nas nie interesuje best picture ta flaga. W związku z tym zrobimy sobie headers do minus 1. To jest tak zwany slicing, czyli chcemy to zrobić wszystko bez ostatniego elementu. Tak to jest, tak to możemy zapisać. I teraz headers będą miały to, co tutaj, co to chcemy. W ten sposób teraz headers, tekst. Tutaj zrobimy tak, jak mówiłem wtedy, header.text for header in headers, czyli znowu dla każdego headera w headers, weźmiemy z niego tekst i zrobimy już ładnie sobie print tutaj, print header, headers text. Headers text. O, trzeba bardzo uważać. To jest kolejna rzecz, już pierwsza lekcja, coś, o czym zawsze mówię. Nie używajmy, nie kopiujmy kodu nigdy, bo to takie rzeczy się robią, takie psikusy jak tutaj. Wczytało, poczekało. No i faktycznie mamy Title Nomination Awards, czyli to, co chcieliśmy. A, przy okazji usunąłem breaka, czyli można będzie. Dobra, coś tam się w tle to robi. Break. Na początku, żeby nam dalej nie wchodziło. OK, ale teraz mamy już generalnie nagłówek. Teraz chcielibyśmy zebrać te rzeczy z treści. No i teraz chcemy przejść de facto przez każdy wiersz w takiej tabeli. I tutaj robimy na początku, wyznaczymy sobie wszystkie wiersze, czyli rows równa się driver.find. Elements. So by, tutaj zaraz zobaczymy jeszcze, po czym będziemy szukać. Wejdźmy tutaj. Najłatwiej będzie szukać, ponieważ jest taki tag, tutaj jest albo tag tr, albo klasa film. Można go szukać i po tym, przy czym tutaj warto pamiętać, że tr, tak jak tutaj, to jest też wiersz w nagłówku. Czyli tutaj najwygodniej będziemy szukać po klasie film, czyli wrócimy znowu do find by class name i tutaj damy po prostu film. I teraz powinniśmy dostać, mam nadzieję, zaraz wszystkie wiersze z tej tabeli. OK, dobra. I teraz mamy wiersze i teraz przejdziemy sobie w pętli. Teraz trochę pokażę, jak się można kod trochę rozwlec też. Teraz dla każdego takiego wiersza, czyli dla każdego wiersza w wierszach, które znaleźliśmy, chcemy pobrać dane z kolumn. Nazwijmy sobie calls, żeby za dużo nie pisać. I teraz wewnątrz będziemy szukać już danych tylko wewnątrz naszego wiersza. Zrobimy row.findElements. I tutaj wewnątrz tego chcielibyśmy znaleźć, można po klasach szukać, można szukać po znowu po tagach. I tutaj klasy są różne. Mogliśmy napisać trzy elementy, które będą wyszukiwać osobno tytuł, nominację, wygrane. Ale możemy też poszukać po tagu td i dostać wszystkie naraz. Tak możemy to zrobić. Tag name. I tutaj zrobimy td. Nie tak. Td.
Okej, dobra. Mamy kolumny. I teraz możemy znowu przejść sobie po wszystkich, zrobić z tych kolumn tekst. Calls tekst równa się c call.text for call in columns. Czyli znowu dla każdej kolumny w in calls. Tak, żeby nie było błędów. I tak naprawdę teraz, generalnie biorąc, już powinniśmy mieć te wszystkie rzeczy zebrane, przy czym możemy sobie wyprintować print calls text, czyli wpisać znowu wpisać do terminala i zobaczymy, co nam tam się zebrało. Czy coś jest i tak, czy coś jest OK. Spróbuję sobie to uruchomić. Teraz to muszę przejść rzeczywiście standardowo z okna obok. To chwilę poczeka, pomyśli, tak jak ukazałem parę sekund. No i faktycznie widać tutaj te dane, które są na stronie, czyli tamten Titles, Spotlight, Mad Max, coś tam i tak dalej. Dla tego pierwszego roku, który jest automatycznie wczytywany. Faktycznie te dane mamy tak zebrane jak tutaj. Zaczyna się od Spotlight, kończy się na Stutter, tylko ich było. I faktycznie te dane tu są. Mamy też nasz pusty ostatni wiersz, który dotyczy tej flagi Best Picture. Także w podobny sposób jak tutaj wyżej usuniemy sobie ostatni element, tak po prostu. I teraz nasze kolumny, nasz tekst już nie będzie miał tego ostatniego elementu, który jest u nas zawsze pusty, bo trzeba było go trochę inaczej pobierać. I teraz tak, tutaj dalej idziemy sobie do tego. Użyjemy Pythonowej funkcji, która jest bardzo, bardzo przydatna, często jej używam, która połączy ten tekst nagłówków z tekstem kolumn w takie zestawy nazwa, gdzie kluczem wartością, po której będziemy coś mogli wybrać, będzie nazwa tej kolumny, czyli na przykład tytuł, a wartością treść, która jest w kolumnie. Zarazem powiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że będziemy potem używać takiego do zapisywania tego do Excela. Użyjemy takiego innego modułu Pythonowego, który nam coś tutaj bardzo pomoże, bo dzięki temu będzie łatwiej tego używać. Dobra, zróbmy tak, żeby nie gadać w kółko. Nazwijmy sobie row data. I jak to nam się nazywa, wtedy tak, znowu zmienna, dict zip. Znaczy tutaj jest dokładnie, czyli będziemy tworzyć słownik taką Pythonową, typ Pythonowej zmiennej, który jest w ten sposób zapisywany. Pokażę to przykład. Name 1, V1, to V jako wartość, name 2. V2. Ja osobiście to jest słownik. Ja osobiście na słownikach bardzo lubię pracować, ponieważ słowniki są bardzo czytelne. Jeżeli mamy listę, to wiadomo, co jest czym, czasem tutaj. A jeżeli mamy takie słowniki, to wiadomo, który element jest którym, co dotyczy którego elementu. Dobra, teraz tak, a może to inaczej. Żeby nie usuwać, zakomentuję tę listę. To się może przydać za chwilę jeszcze. I teraz sobie stworzymy. Czyli teraz stworzymy sobie słownik. A zip to jest taka funkcja w Pythonie, która łączy ze sobą, czyli łączy w pary elementy z dwóch list. I teraz, jeżeli wpiszemy sobie tutaj headers text, a pod spodem po przecinku calls text, to teraz to nam połączy w pary, stworzy takie właśnie krótkie pary nagłówek treść kolumny, czyli dokładnie po prostu title, spotlight, title, i tak dalej, i tak dalej, i zrobi z tego słowniki. OK, tylko teraz mamy to wszystko, tutaj jeszcze możemy sobie dołożyć, ponieważ mamy informację o tym, który to jest rok, a chcielibyśmy od razu, przepraszam, po zoomie się trochę skroluje dziwnie, dołożymy sobie jeszcze informację do tej naszego tego słownika o pod kluczem year, czyli tutaj byśmy, tak jakbyśmy tutaj sobie dopisali na końcu year teraz, to co to się dzieje, i sobie dopiszemy na przykład 2015 i do tego przypiszemy tę wartość, która jest z naszego year tutaj, po prostu jako year.text. To będzie w ten sposób pewnie. OK, dobra. To jesteśmy tak. OK. Idziemy dalej. Uruchomimy sobie to. Wszystko poszło dalej. Wszystko jest super. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy. Mamy zbierane dane w każdym wierszu, ale one się nadpisują, jak to się mówi. To znaczy, i tutaj zaraz zobaczycie, dlaczego ten słownik, jak pokażę, jak to ładnie można do takiej biblioteki Pandas zaimportować i dzięki temu będzie ładnie to się, bardzo bezboleśnie to się zrobi. Oczywiście można zrobić na wiele sposobów, jeżeli wiemy, który element, na który indeks, to też można tak zrobić. Przy czym, jeżeli by się okazało, że na jakiejś podstronie, na przykład na tej 2014 z jakiegoś powodu, nagłówki były pomieszane,
to już nam się taka lista bez elementów się może nie udać. A jak będziemy wiedzieli, pod którym kluczem jest co, to jest trochę pewniejsze. Oczywiście też ma swoje wady, to w drugą stronę może się nie udać, bo coś może innego się zdarzyć, czy też będzie źle. Tak, a taki sposób teraz stworzymy. Dobra, teraz tak. Stwórzmy sobie taki kontener na nasze zebrane dane. Nazwijmy sobie tu all data na początek. To jest definicja pustej listy, czyli de facto all data jest pustą listą, czyli takim pustym kontenerem, do którego możemy dopisywać kolejne jakieś Pythonowe obiekty. I jak mamy te wszystkie wiersze, to sobie tutaj dalej napiszemy nasz all data, append raw data. Ok, dobra. I na koniec po prostu zróbmy sobie już za pętlą, wypiszmy, czym jest nasze print all data. To pewnie nie będzie najpiękniej wyglądać. To zaimportujemy sobie inaczej. Zaimportujmy sobie taką bibliotekę from pprint import pprint. Pprint to jest taka biblioteka, która nam pozwala ładnie drukować. Czyli wszystkie rzeczy powinny się ładnie powcinać, nie będzie jakiegoś śmietnika na ekranie. Zróbmy to w ten sposób. Zobaczmy, co się stanie. Oczywiście muszę, proszę, przekazać to. Się wczyta, poczekamy chwileczkę. No i widać tutaj wyraźnie, rzeczywiście te dane się zebrały. Mamy Awards 1, Dominations 1, Title Year. Ponieważ i tutaj wszystko jest widoczne i dostępne. Tak, spotkanie jest nagrywane i będzie potem dostępne z tego, co wiem, ale jeszcze potem to będzie zostanie potwierdzone. OK, teraz mamy to, ale to, no, mówiąc szczerze, to jest fajnie się na ekranie wyświetla, ale jest pewnie mało praktyczne, jakbyście mieli to dać jakiemuś analitykowi do obsługi czy komuś innemu, to trochę słabo to działa. Znaczy, to ciężko udać coś takiego i kazać mu się domyślać. W związku z tym użyjemy sobie takiej biblioteki Pandas. Pandas to jest taka biblioteka do analizy danych, która tak naprawdę mi już w tym momencie zastępuje Excela. Ja już Excela właśnie nie używam. Wszystko, co mogę, robię w Pandas. I zrobię sobie import Pandas. Tutaj trochę inaczej, bo tu importujemy całą bibliotekę ASPD, czyli ponieważ tutaj w tym momencie importujemy bibliotekę Pandas pod takim aliasem PD, żeby nie pisać co chwilę pandas coś tam, to będziemy pisać PD. To jest taki nawyk, bo wszędzie tak się tego stosuje. Tak się tego używa. Tak się to stosuje. OK. No i teraz sobie te dane. Jeżeli mamy słownik, to mamy bardzo łatwo, możemy sobie stworzyć taką all data Excel, nazwijmy to, albo data frame. Czyli po prostu wszystkie dane w data frame. Data frame jest określenie takie, można powiedzieć, taki jeden arkusz Excelowy, który tutaj będziemy używać. pd.dataframe i dodamy jako argument, nie pd, tylko all data. OK, i zróbmy sobie na koniec print tego czegoś, cośmy tu stworzyli. Print all data dataframe. Też widać zaletę edytora, którego używam. Akurat to jest jeden z dwóch, który na kursie staram się nauczyć. Bardzo ładnie podpowiada, co można zrobić, czego można użyć. To jest bardzo wygodne. OK, no już uruchomię sobie, zobaczmy, co z tego wyjdzie jeszcze. Zaraz znowu uruchomię w kropki obok, przeniosę. Wczytało. Kona. I teraz to, co się teraz pokażę w terminalu, to, co się zrobiło, to jest o. Coś takiego nam wypluł nasz kod. De facto tabelę, w której są te wszystkie rzeczy ładnie wypisane już. Jasne, jeszcze potem pewnie będziemy na to rozmawiać. Kod, w sumie nie wiem. Na to pytanie odpowiemy a propos udostępniania kodu na koniec. Pewnie. Bo nie wiem, jak to można było zrobić, to się dowiem. I teraz tak, mamy ten pierwszy rok. Czyli teraz tak naprawdę, co nam zostaje, to jeszcze zapisać to do pliku Excelowego. Znowu, Pandas jako biblioteka bardzo wygodna. Możemy zrobić. Napisać all data data frame, w którym mamy nasze dane, i zrobić to Excel, już bardziej dosłownie nie można tego napisać. I tu napiszemy movies data jako nazwę pliku XLSX. Napiszemy taką magiczną rzecz, którą będzie często używać, indeks równa się 0, bo nie chcemy, żeby zapis. Przepraszam, false, nie 0. I nie chcemy zapisywać tego indeksu, który tutaj jest. To jest też ważna rzecz. W Pythonie numerujemy od 0, to też tu widać. Ale to jest większość języków programowania, tak coś ma. Więc tak, tutaj chcemy bez tego zapisać i chcemy nazwać sobie znowu sheet name awards.
I tutaj Python jest bardzo dosłowny, znowu nasz data frame do Excela dosłownie pod nazwą taką, nazwa arkusza czy zakładki taka i nie zapisuj indeksów. To jest bardzo proste i zobaczmy, czy to wyjdzie ładnie. To jest pandasowa funkcja, czy metoda, jak to też nazwać, bo operujemy na tym obiekcie, który jest tą tabelą i na nim wykonujemy taką operację zapisu. No i na razie, a to już jakiś print został w kodzie. Tak, pandas zaimportowany, jeszcze zaraz zaraz powiem, jak to dalej działa. Tak. OK, to się pojawił plik moviesdata.xlsx, w którym faktycznie te nasze dane są pobrane. I to, cośmy ze strony zczytywali, mamy tutaj. Możemy teraz zaraz puścić to na... tak, pfprint jest biblioteką, która jest zbudowana w Pythona w tej podstawowej wersji, a ta reszta rzeczy jest... Ja mam coś takiego jak requirements, czyli to, czego używam. Używam OpenPyXL, to jest takie coś, co pomaga Excela obsłużyć. Pandas to właśnie biblioteka. Selenium i to coś, co obsługuje pobieranie tych sterowników do przeglądarki, tak można powiedzieć. Dobra. OK. Ja też szybko puszczę teraz to bez tego breaka, żeby się wszystkie dane zebrały. Zobaczymy, czy jakiś błąd nie wyskoczy, bo też się może coś takiego zdarzyć jeszcze. I tak, zobaczymy, czy to. Tutaj, Łukasz, musimy troszeczkę już się powoli jasne. Spieszyć, bo jeszcze pytania będą musiały być na jasne. Koniec, żebyśmy zdążyli. Już, to tylko zapisuję, to pokażę, że działa i zaraz przechodzimy do pytań. No teraz powinno przejść po wszystkim. Przejdzie 14, o, za długie czekanie, to czekamy 20 sekund. Ładuję, zapisuję, drukuję nagłówki, już zostawiłem w kodzie jeszcze tego printa bez sensu, ale tak jest szczególik. Przejdzie ostatnią kartę, pobierze, poczeka sekundkę. OK. I teraz nasz Movies Data XLSX. Mam nadzieję, tak. Ma już dane w postaci takiej Excelowej tabeli, dosłownie w pliku Excelowym, pobrane z tych wszystkich lat, które tutaj mieliśmy. Czyli generalnie wszystkie karty obsłużyliśmy. Teraz widać, to jest co? Ile to jest? 50 linii kodu, ale jakbym się jeszcze bardziej jakoś. Przepraszam, scroll źle działa, dziwnie działa. Jakbym się bardzo zebrał, pousował część rzeczy poskracał w ten sposób. To tak naprawdę w 40 linijkach kodu możemy zapisać coś, co będzie pobierało dane ze strony internetowej. To tak naprawdę całą tabelę i parę podstron obsłużyliśmy za pomocą jednej rzeczy. OK, dobra. To jest format Excelowy, można zrzucić do dowolne miejsca. To jest po prostu plik Excelowy, może być też plik CSV, też jest taka metoda, akurat taką wybrałem dzisiaj, to ładnie wygląda. To może być do. Pandas ma dużo takich dodatkowych rzeczy. OK. A czy dokładnie format LibreOffice ma, to nie wiem. Wiem, że LibreOffice obsłuży ładnie CSV, także to powinno wystarczyć. OK, dobra, już możemy przejść do pytań. Mam nadzieję, że co na koniec nie za bardzo przyspieszyłem, bo chciałem się wyrobić ze wszystkim, a kogoś trochę za dużo. Także. Super, super, Łukaszu, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Przejdźmy w takim razie do pytań z czatu. Ja widziałam, że ty właściwie na te wszystkie pytania po kolei odpowiadałeś na bieżąco. Więc nie mamy tutaj dużych zaległości, ale może macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Pythona, dotyczące kursu samego w sobie, może jest coś takiego, co Was interesuje właśnie i może się wahacie, bo macie jakieś dylematy, to tutaj śmiało też możecie o to wszystko pytać. Tutaj pojawiło się pytanie od Tomasza. Czy web scraping może być przydatny do pobierania obecnych uczestników ze spotkania na Microsoft Teams z Excela i uzupełnienia automatycznie listy obecności w dzienniku elektronicznym, ponieważ ręcznie zajmuje to bardzo dużo czasu? To tak, generalnie rzecz biorąc, web scraping jako taki, jaki pokazałem, jeżeli to miał być Teams, tak? Jeżeli Teams albo jakiś inny program tego rodzaju ma wersję przeglądarkową, a chyba wydaje mi się, że ma, to można na nią zawsze się zalogować, bo też nie pokażę, że nie chciałem bardzo wchodzić w szczegóły. Za pomocą Selenium możemy się na przykład gdzieś zalogować i potem się coś zebrać. Także można spokojnie to zrobić, jeżeli można pisać program, który wejdzie na stronę, zaloguje się na jakąś tam konwersację, czy tak to się nazywa. I wtedy pobrać listę uczestników po prostu. Pobierać co parę minut, widzieć kto przyszedł, kto wyszedł na tej zasadzie też. Super, dziękuję Ci bardzo. Jacek pyta, jakiego środowiska używasz? Bo chyba PyCharm to nie jest. Tak, tutaj ja używam akurat Visual Code Studio, tak to się nazywa, VS Code, coś takiego. Visual Studio Code, dokładnie tak, w tę stronę. To jest coś, co... PyCharm jest bardzo fajny i na zajęciach go polecamy na początek, ale do Visual Studio jest potem dużo więcej dodatków, czego bardziej
customizować, jak to się mówi, też tak slangiem trochę. Możemy sobie trochę rzeczy samemu dopisać, nawet same można własne wtyczki jakieś porobić do tego. Także potem na takich, można być taki w pracy, nie jest na przykład z tym wygodniej, bo też jest trochę lżejsze, bo dzięki temu to lżejsze, to znaczy wymaga mniej pamięci operacyjnej i tak dalej. Ale Pajczar polecam na początek, bardzo pomaga, a potem można to już się, każdy, ważne programować, a nie ważne w czym, ważne w tym dużo programować. Teraz pyta Kasia. Tak mówią, że trzeba znać Pythona, ale tak naprawdę trzeba znać jego dodatki. Jakie są najbardziej wymagane? Pandas i... Okej, okay, to jest tak. Ja, ponieważ chciałem obsłużyć, powiedzieć o obsłudze danych, Pandas jest czymś, co jest wymagane przy okazji przetwarzania dużej liczby danych, tak powiedzmy w data science, data engineeringu szeroko pojętym. Tam się może przydawać, ale jeżeli ktoś pisze na przykład aplikacje webowe, czyli kolejną zastosowań Pythona, to będą już trochę inne frameworki, jak na przykład Django, który jest bardzo popularny, tak jak mówię, Instagram w nim uczy przez dłuższy czas, na pewno działał, teraz nie wiem, czy tak jest. Więc tutaj to zależy, frameworki, które bym powiedział, na przykład właśnie Django, Pandas, może jakieś, jeżeli ktoś chce iść w stronę machine learningu, to jakieś typu TensorFlow albo jakiś inny Keras, tak, tego jest bardzo dużo. Są też takie moduły, które pozwalają wizualizować dane, typu Plotly Dash na przykład, coś takiego. To bardzo zależy od tego, jak chodzi, chcemy się rozwijać. Python ma tak szerokie stosowania, że to już trudno nawet byłoby wymienić. Ja nawet, nie, nawet szczerze mówiąc, powiem szczerze, nie znam wszystkich wbudowanych bibliotek w Pythona, bo jest w tej chwili aż tyle, że tego się rzadko używa. Jasne, dobra. Tutaj myślę, że odpowiedziałeś na to pytanie, Kasi. To teraz pytanie jeszcze od Tomasza. A dane nie byłyby pobierane szybciej, jakby użyć do tego biblioteki request i zapytań get? Jakie zalety są do użycia w Seleniu? Okej, okay, tu chciałem pokazać, oczywiście to można było za pomocą requests pobrać. Tu chciałem pokazać taką bardziej zaawansowaną bibliotekę, która jest, jeżeli się nauczymy Selenium, to jesteśmy w stanie pobierać dane ze strony, ale na przykład też mamy w CV umiejętność, która pozwala być testerem automatycznym, co też jest istotne. Mamy bardzo szeroki zakres naszych obowiązków już wtedy w takiej firmie. Jest łatwiej się potem doszkalać z tego. Request ma tę wadę, że czasem, no tutaj się wyświetla strona, widać, co dokładnie ten nasz sterownik robi. Też jakby o to mi chodziło, żeby pokazać, że te strony się przechodzą poszczególne jedna po drugiej, ale to można użyć właśnie tak, jak ktoś zapytał, kolejne BS4, czyli Beautiful Soup, taka kolejna biblioteka. To też można pobrać za pomocą requests, można pobrać treść strony, potem za pomocą Beautiful Soup ją przetworzyć. Selenium nam ogrywa całość naraz, także już trochę mamy mniej importowania dzięki temu. I trochę szybciej to idzie, przynajmniej na potrzeby takich prezentacji. Super. I teraz pytanie od Jacka. Czy w taki sposób można pobrać serię zdjęć ze strony, na przykład wszystkie zdjęcia danego samochodu z serwisu otomoto.pl? Okej, okay, to jest w ten sposób tak, aczkolwiek trzeba jeszcze trochę do tego dołożyć, ponieważ to, co de facto dostarcza serwer do przeglądarki, co nasza przeglądarka dostaje, to są adresy URL do zdjęć. Więc to, co możemy pobrać ze strony bardzo łatwo, to są adresy URL tych zdjęć, a potem już trochę osobno do z boku same zdjęcia pobrać to się na komputer. Oczywiście tu już właśnie znowu powtórzę, nie wiem, jak to jest, jeśli chodzi o prawa autorskie tych zdjęć, kto jest właścicielem tych rzeczy, ale technicznie to byłoby możliwe. Super. Słuchajcie, ja Wam teraz wyświetlę informacje o kursie Python Developera, żebyście zobaczyli, jak to dokładnie u nas wygląda, a zaraz wrócimy jeszcze do czatu, także śmiało, jak macie jakieś pytania, to na czacie zadawajcie. Tutaj wyświetlam Wam informacje o właśnie bootcampie Python Developera. Jak widzicie na ekranie, kurs trwa 14 tygodni i podczas tych 14 tygodni uczycie się pod okiem doświadczonych mentorów, takich właśnie jak Łukasz, ale też innych, mamy tutaj też już kilku mentorów. I podczas tego uczycie się w grupie, czy macie zajęcia grupowe, dwa razy w tygodniu, 1,5 godziny, a oprócz tego każdy kursant ma również możliwość konsultacji indywidualnych. Czyli może umówić się do Łukasza na konsultację 1 na 1 i porozmawiać czy o swoim projekcie, który aktualnie robi, czy na przykład o tym, co było gdzieś tam na zajęciach, a może czegoś do końca nie zrozumiał. To jest taki czas, tak jak mówiłam, dla Was i dla mentora, żebyście mogli tutaj wzajemnie porozmawiać. Tak naprawdę też niektórzy umawiają się do mentorów po to, żeby dostać po prostu dawkę motywacji. Czasami mentorzy nawet przygotowują do rozmów technicznych na przykład naszych kursantów, więc tak również się zdarza. To jest czas tak naprawdę dla Was, żebyście mogli sobie spożytkować go tak, jak potrzebujecie. Najbliższa edycja kursu, jak widzicie, tutaj rusza 29 sierpnia i do tej edycji można dołączyć. Także każdy z Was, kto jest zainteresowany kursem, rozważa taką opcję, żeby pójść w tym kierunku, no to tutaj oczywiście zapraszamy na ten termin. Ja Wam tutaj przygotowałam taki czerwony przycisk na górze Sprawdź, więc jak idzie sobie ten przycisk, to przyniesie on Was na stronę konkretnie tego kursu właśnie Python Developera. I na tej stronie macie wszystkie informacje potrzebne do tego, żebyście w ogóle rozważali kwestię zakupu takiego kursu.
Macie tam również konkretnie, jakie zagadnienia na tym kursie będą poruszane, więc macie tam wszystko jak na dłoni. Macie również darmową taką lekcję próbną, żebyście sobie obejrzeli, żebyście się upewnili, żebyście zobaczyli, czy to jest dla Was, czy Wam się to podoba i czy wszystko jest dla Was zrozumiałe, więc zachęcam Was do tego, żebyście pochodzili po tej stronie, popatrzyli sobie, właśnie ściągnęli sobie taki zakres kursu, zobaczyli, co w ramach kursu otrzymujecie, no i wtedy rozważyli ewentualnie taki kurs. Tak jak Wam powiedziałam, uczcie się na naszej autorskiej platformie. Ta platforma wygląda w ten sposób, Wam tutaj udostępniam, jak mniej więcej taka platforma wygląda. No i tutaj dwa razy w tygodniu z mentorem się spotykacie, tutaj macie materiały szkoleniowe, tutaj dołączacie do lekcji na żywo i do konsultacji, tutaj możecie napisać na czacie, macie czat z mentorem oraz macie czat grupowy, więc tak samo możecie z grupą rozmawiać, pytać, wzajemnie się radzić, też zdobywacie taką tak naprawdę społeczność osób, które też uczą się Pythona tak jak Wy, więc wspólnie też się motywujecie na takich czatach. Tutaj obejrzycie również nagrania z zajęć, bo to jest ważna informacja, że zajęcia takie na żywo odbywają się w godzinach pomiędzy 17 a 21 w takim przedziale, półtorej godziny. Natomiast te zajęcia są nagrywane, także jeżeli ktoś z Was nie może uczestniczyć w danych zajęciach, to po prostu może obejrzeć sobie je w dowolnym terminie. Oczywiście zalecamy, żeby być na zajęciach na żywo z mentorem, pytać i uczestniczyć aktywnie, natomiast jeżeli tak się zdarza, to możecie sobie takie zajęcia oczywiście obejrzeć. Tutaj też wysyłacie zadania do sprawdzenia dla mentora, bo również takie zadania dostajecie po każdych zajęciach, żeby utrwalać tą wiedzę, którą zdobyliście w teorii i żebyście mogli właśnie uczyć się tak naprawdę w praktyce. I to jest to tak naprawdę, co dostajecie głównie z tego kursu, czyli praktykę. To jest kurs praktyczny, praktyczne zadania, praktyczni mentorzy praktycy, więc to jest kurs przygotowujący Was do pracy jako junior Python developer. Tak naprawdę zdarza się, że nasi absolwenci dostają pracę jako Python developer, natomiast to jest oczywiście kwestia nazewnictwa. Tutaj kurs przygotowuje do takiej pozycji juniorskiej, prawda Łukaszu? To jest taki poziom juniorski, ale już wystarczający do tego, żeby wejść na rynek, żeby taką pracę jak najbardziej zdobyć. Takie mocne przygotowanie do zawodu. To, co powiedziałam również to, że w ramach kursu macie kurs języka angielskiego w IT, także tutaj też w ramach tego macie ten kurs, czyli słownictwo technologiczne przyswajacie również dotyczące właśnie IT, żeby później też móc to potem wykorzystać, czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy w pracy. No i oczywiście macie również wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje Waszego CV, konsultacje Waszego profilu na LinkedInie z naszą rekruterką IT, więc to też jest taka pomoc dla Was, żebyście potem po prostu już mogli to swoje CV wysyłać, aplikować na oferty, no i oczywiście mam nadzieję zdobyć taką właśnie pracę w IT. Słuchajcie, też odsyłam Was do naszą stronę, tutaj poprzez ten przycisk sprawdź, możecie sobie tam wejść i macie tam zakładkę wydarzenia. W tej zakładce są też nasze przeszłe webinary, więc polecam dla tych z Was, którzy się wahają, którzy jeszcze nie wiedzą, czy to Python, czy może Java, czy może coś zupełnie innego, to polecam, żebyście się właśnie zobaczyli sobie poprzednie webinary, bo są tam takie darmowe lekcje próbne, właśnie taka jak dzisiaj była lekcja z Pythona, tam są też inne lekcje, więc polecam, żebyście sobie obejrzeli, posłuchali, zobaczyli jeszcze raz i zastanowili się, czy to jest właśnie kierunek dla Was. A dla tych z Was, którzy się w ogóle wahają, czy to jest programowanie, czy może coś zupełnie innego i nie wiecie do końca jeszcze, jaki kierunek w IT wybrać, to na naszej stronie również macie coś takiego jak test predyspozycji. I ten test, słuchajcie, jak sobie zrobicie, to zakwalifikuje Was do jednego z czterech profili osobowości. I na tej podstawie pokażę Wam, jakie zawody w IT są dla Was najlepsze. No i oczywiście, jaki kurs wtedy trzeba zrobić, żeby być bliżej tego zawodu, żeby taki zawód właśnie zdobyć. Także Was tutaj odsyłam również na naszej stronie, macie taki test predyspozycji. I też jeszcze słuchajcie, jak będziecie na naszej stronie, zostawcie do siebie kontakt, ponieważ wtedy odzwonią do Was nasi doradcy kariery, czyli takie osoby, które Wam doradzą na podstawie Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia, pomogą Wam taki kurs wybrać i dobrać, więc tutaj koniecznie z nimi porozmawiajcie i zapytajcie ich o kwestię dofinansowania takiego kursu, ponieważ nie zawsze trzeba go finansować z własnej kieszeni, tutaj macie kilka różnych opcji finansowania takiego kursu, także być może na którąś z tych opcji się łapiecie, więc warto o to oczywiście dopytać doradców. Co jest też ważne, kurs jest od podstaw, także to jest dla tych z Was wszystkich, którzy no nie mają jeszcze wiedzy o Pythonie, dopiero chcą się tego Pythona nauczyć, także nie musicie mieć żadnych umiejętności, tak naprawdę wystarczy obsługa komputera, żeby tutaj sobie poradzić na takim kursie, bo macie to wsparcie mentorów, więc zawsze jak coś jest niejasne, to oczywiście możecie o coś zapytać. No i druga ważna rzecz jest też taka, że otrzymujecie oczywiście certyfikat po ukończeniu tego kursu, więc też macie takie dodatkowe potwierdzenie Waszych umiejętności, którym możecie się pochwalić, czy pracodawcom, czy na LinkedInie, to już oczywiście zostawiamy Wam do decyzji. I co jest też ważne, właśnie Łukasz, mógłbyś tutaj też o czym powiedzieć, bo kurs się kończy projektem, prawda? Więc to też jest ważne, że macie coś do pokazania pracodawcy. Ten projekt możecie potem rzucić na GitHuba i pokazać pracodawcy, że to jest coś, co już potraficie robić, co sami zrobiliście. I jakbyś mógł Łukasz opowiedzieć, jaki to jest projekt, jakiego typu projekty wykonują nasi kursanci? Jasne, to mogę tak trochę rozszerzyć. De facto po naszym kursie
kursanci mogą zaoferować pracodawcy dwa projekty tak naprawdę. Bo jeden z tych projektów, który nazywamy projektem, ale de facto pod spodem, jeszcze podczas prac domowych, tworzymy coś, co może być traktowane jako, co na niektórych innych miejscach mogło być traktowane jako zupełnie osobny projekt tak naprawdę. Jedno jest takie, tworzymy taki system księgowy, taki dosyć prosty, aczkolwiek widać, używający wszystkiego od backendu po frontend, czyli od przetwarzania danych po ich wyświetlanie, a potem każdy dodatkowo wybiera sobie temat projektu. Bardzo różne tematy projektu mogły być do tej pory. Niektórzy ro robili gry, niektórzy robili gry, które były potem przetwarzane na systemy androidowe. Można na telefonie można było w nie grać. Niektórzy robili, ktoś pamiętam u mnie, ktoś robił projekt, który pobierał dane o kryptowalutach z jakiegoś API internetowego, czy jakiegoś źródła danych o kryptowalutach i na tej podstawie starał się, jakiś tam był machine learningowy algorytm pod spodem sztucznej inteligencji, który na tej podstawie starał się przewidzieć, co się stanie. Tutaj oczywiście chcemy jak najwięcej podczas takiego projektu, jak najwięcej dodatkowych rzeczy wprowadzić, na tyle, żeby to się nie poplątać też przy okazji. Ale że ten projekt był jak najbardziej imponujący, żeby pokazać, żeby się wyróżnić. To, że każdy ma inny projekt, to jest coś, co wyróżnia absolwentów naszego kursu, bo każdy projekt jest unikalny. Dajemy praktycznie gwarancję, że po naszym kursie nikt takiego projektu nie robił, bo one są przez nas wymyślane albo przez mentorów, albo, co preferujemy, bo wtedy łatwiej się zmotywować do pracy, przez samych kursantów. Często robią coś do pracy, że niektórzy kursanci w ramach swoich własnych biznesów automatyzują rzeczy za pomocą Pythona, i tworzą projekty, my im pomagamy, czego to jest trochę, może być gwarancja, że to będzie dobrze działać. I wtedy ktoś, takie coś jest bardzo, może być imponujący na potrzeby juniorskiej, imponujący projektem, już na koniec tego. Dokładnie, to są bardzo fajne projekty i przede wszystkim to jest coś takiego, co Was wyróżnia na rynku pracy, bo dużo osób chciałoby dostać pracę właśnie jako Python developer, ale często no, nie mają co temu pracodawcy jeszcze pokazać na początku, a na samym początku oczywiście to będzie najważniejsze, ten Wasz link do portfolio, który pokazujecie pracodawcy, to jest coś, co tutaj w tym wypadku będzie Was wyróżniać, także właśnie to dokładnie będzie też na kursie robili. Tutaj było pytanie od Sylwii, czy kurs jest dla humanistów od podstaw? Jak najbardziej tak, jest od podstaw, również dla humanistów, więc jak najbardziej humanistów również zapraszamy. Jeżeli oczywiście czujesz się na siłach po dzisiejszym tej lekcji i wszystko było dla Ciebie zrozumiałe, to jak najbardziej możesz na taki kurs przyjść. Tutaj widziałam, że ktoś jeszcze napisał odnośnie tych rad. Robert napisał odnośnie rad. Tutaj napisałeś, Robert, że jest to 204 zł miesięcznie, prawda? Przez 4 miesiące, natomiast wiadomo, że te raty są rozłożone na jakiś dłuższy czas, dlatego tutaj taka jest kwota pokazana na ekranie. Zobaczmy, czy jeszcze są jakieś może pytania. Tak, Może. widzę, że padło pytanie o Pygame. Tak, jedna z tych gier była w Pygame, a potem jeszcze jest biblioteka Kiwi, która pomaga właśnie przetworzyć to na uruchamialny na Androidzie system, aplikację, no i to ma to też było używane. A co do samych bibliotek, które omawiamy, to też na pewno to jest SQL Alchemy, przy okazji to jest też Flask, na przykład, to jest tak jakby konkurencja Django, można powiedzieć trochę, taki bardzo lekki framework Flask. Dodatkowo takie rzeczy, które przetwarzanie plików, dużo bibliotek wbudowanych i w ramach projektu też tego, co ponieważ tego jest bardzo dużo i to jak kogoś coś interesuje bardziej, to w ramach projektu ja jeszcze przeważnie staram się zrobić takie dodatkowe wprowadzenie z różnych innych bibliotek, które są powiązane z tym projektem, który ktoś robi. To jest duża elastyczność, można powiedzieć tak, poza tymi podstawowymi. Dokładnie. W takim razie powiedz nam jeszcze, Łukaszu, czy po tym kursie faktycznie tutaj jako junior Python developer możesz pracować? Tak, zdecydowanie. To jest, mogę powiedzieć z ręką na sercu, już dobrych paru kursantów, tak, coś koło 2 tygodni po zakończeniu kursu, już mieli pracę jako junior Python developer. Także tutaj nie ma. Jedynym warunkiem jest to, trzeba pracować. Tak? Pisanie kodu, pisanie kodu, pisanie kodu. Jeżeli ktoś będzie się sumiennie pracował przez ten czas, to możemy dać gwarancję, że będzie w stanie dostać pracę jako junior Python developer. Tak. Dokładnie tak. Znaczy, no to gwarancji nie możemy dać, No bo to tak, zależy oczywiście. kto oczywiście jak będzie pracował, tak jak Jasne. powiedziałeś, można skończyć kurs, prawda, i rzeczywiście aktywnie uczestniczyć, a można troszeczkę mniej. Ale to, co jeszcze jest warte powiedzenia, to, że ten kurs jest naprawdę intensywny. Także to też nie jest tak, bo kursy online zawsze kojarzą się, prawda, że to jest, o, usiądę, obejrzę coś i to będzie koniec. Natomiast tutaj naprawdę to jest intensywny kurs, więc jest to spora dawka wiedzy, więc rzeczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani i interesuje Was Python, podoba Wam się to, no to oczywiście serdecznie Was zapraszamy, ale musicie być gotowi na ciężką pracę i oczywiście tutaj wejście do zawodu, więc do tego trzeba być oczywiście już gotowym. Teraz pytanie jeszcze od Kasi, czy trzeba znać CSS i JavaScript do tego? Nie trzeba znać, tak?
To jest zupełnych podstaw, więc jeżeli Kasiu znasz, to super, ale no, nie trzeba tego znać, wystarczy po prostu znajomość obsługi komputera i możesz uczyć się również tego Pythona na kursie. Tutaj widzę, że ktoś jeszcze pisze jakąś wiadomość, więc poczekajmy na to pytanie. Tutaj Kasia pisze, że do tego scrapingu było potrzebne. To chyba jest też jakiś tam poziom, prawda? Któraś tam lekcja z kolei, rozumiem, tak? Czy jak tak, to? Tutaj na tej lekcji pokazowej tak wcisnąłem pół kursu jednocześnie, bo tak jakby to co tu jest, to jest rozciągnięte przez parę tygodni. To jest tak, że nagle rzucamy w kogoś bardzo zaawansowanym projektem. Tu jest po prostu chciałem pokazać, do czego to może służyć, ale tutaj JavaScriptu nie używaliśmy, tylko tak de facto HTML i świadomość tego, że coś się przez chwilę ładuje. A HTML, podstawy HTML są na kursie i podstawy CSS-a też przy okazji są. Także tutaj to wszystko się powolutku nauczy. Tak, dokładnie tak. Łukaszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami za super lekcję. Również Ci dziękuję. Bardzo miło się tego słuchało i przekazałeś sporą dawkę wiedzy, więc oczywiście cieszę się, że tutaj z nami dzisiaj byłeś. Dziękuję oczywiście wszystkim Wam tutaj obecnym. Również dotrwaliście do końca, bo troszkę się przedłużyła lekcja, więc cieszę się, że tutaj udało Wam się z nami do końca zostać. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. No i oczywiście zapraszamy na nasze kursy. Mam nadzieję, że tutaj z częścią z Was się oczywiście na takim kursie zobaczymy, że będziecie mieli szansę pracować z Łukaszem, właśnie ucząc się Pythona. Także serdecznie Was na kursy zapraszamy. I oczywiście życzę miłego wieczoru i pozdrawiamy serdecznie. Dzięki.